14 lutego wspominamy świętego Jana Chrzciciela od poczęcia, zakonnika. Jan urodził się na terenie diecezji Toledo w Hiszpanii. Był piątym z ośmiorga dzieci zamożnej, bogobojnej rodziny, z którą spokrewniona była święta Teresa z Awila, reformatorka zakonu karmelitańskiego. Jan spotykał się z nią w rodzinnym domu. Prawdopodobnie te spotkania wpłynęły na rozwój jego pobożności i umiłowanie surowej ascezy, którą praktykował od 10 roku życia. Uczył się w miejscowej szkole prowadzonej przez ojców karmelitów. Swoją naukę kontynuował na Uniwersytecie w Baeza i w Toledo. W wieku 19 lat, 28 czerwca 1580 roku, Jan przyjął habit zakonu Trynitarzy, a 29 czerwca 1581 roku złożył profesję zakonną. Początkowo kierowany pokorą, nie chciał zostać kapłanem. Jednakże skłonili go do tego przełożeni, widząc jego wielkie zdolności i że zapowiada się na wielkiego kaznodzieję. Jan święcenia kapłańskie przyjął w 1585 roku, podjął pracę duszpasterską i faktycznie zasłynął jako utalentowany, ceniony kaznodzieja. W tym czasie zakon Trynitarzy przeżywał kryzys wewnętrzny. Jan, inspirowany wewnętrznym natchnieniem, poczuł się wezwany do przeprowadzenia odnowy zakonu. Spotykał się i z entuzjastami, i z przeciwnikami. Mawiał: to dzieło nie jest moje, ale Boże. Jeśli wielu odejdzie, On ich wezwie i przyciągnie innych. Jan wkrótce udał się do Rzymu i 20 sierpnia 1599 roku uzyskał od papieża Klemensa VIII dokument zatwierdzający wprowadzone przez niego zmiany. Założył 18 klasztorów, w których żyli trynitarze według pierwotnej, surowej reguły. W 1605 roku został wybrany prowincjałem zreformowanej gałęzi zakonu trynitarzy, a pod koniec życia napisał wiele dzieł o tematyce duchowej. Jan zmarł 14 lutego 1613 roku w Kordobie. Został beatyfikowany 28 września 1819 roku, a kanonizowany 25 maja 1975 roku. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce, święty Jan wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.